Siemano mordeczki, witajcie w nowym sezonie. Dzisiaj jest 1 maja. W całej Polsce możemy łowić bolenie i szczupaki. Wielu z nas staje przed ciężkim wyborem. Na którego z tych drapieżników warto zapolować? Czy lepszy będzie szybki wypad na pobliską rzekę w poszukiwaniu rab? Czy może kilkudniowa wyprawa nad jezioro? W poszukiwaniu króla naszych wód, czyli szczupaka. Oba drapieżniki od lat rywalizują o nasze serca, a w dzisiejszym odcinku będą rywalizowały między sobą. Musimy raz na zawsze zdecydować, co jest lepszym wyborem na majowy spin. Jesteśmy w miejscu, gdzie możemy się spodziewać zarówno dobrych brań boleni, jak i szczupaków. Przez całą majówkę będziemy polować na oba gatunki. Nasze serce zdobędzie ta ryba, której ilościowo złowimy najwięcej. Mamy super przynęty, najnowsze wędki i najlepszą na rynku łódź wędkarską. Cel, jak zawsze, jest tylko jeden. Dowalić ryby jak gnoju. Czas rozpocząć majówkowy challenge. Bolenie kontra szczupaki. Do boju! Czwarta 44. 1 maj. Wychodzimy na bolenie. To się dzieje naprawdę. Pojawiamy się nad wodą po zaledwie półtorej godzinie snu. Otwarcie sezonu, a pogoda jak w grudniu. Jest tylko 5 stopni ciepła. Emocje i nadzieja na spotkanie z dużym boleniem rozgrzewają wnętrza naszych letnich kombinezonów. Na wodzie totalnie nic się nie dzieje. Jest martwa. Zaczyna się nerwowe zgrzytanie zębami i chęć jak najszybszego znalezienia się pod ciepłą kołdrą. Totalnie tracę wiarę, że coś się wydarzy i w tym momencie mocne uderzenia stawia mnie na równe nogi. Jest pierwsza ryba! Jest grubo, kur... Grubo? No nie wiem, kurde. 1 maj, to wiesz jak to jest, wariacie. To nie wiesz, ale widziałeś jak pojechał z roli, jak wybrał od razu. Teraz idzie jak szmata. Ujej. Zaczął się stawiać, ty. Jest tu chyba. Jezus Maria. Malutki. Jezus, co tu się dzieje? Wiry takie idą, że ja pierdę. Wali ogonem, człowieku. No pięknie chodzi. Dobra, muszę go podebrać, ty. Wariacie. Dawaj mi go tu, kurde. Mam go. Jak się ona podoba? Wraca do wody pięknie. Jupi, 1 maj. Taki kolor ping-ponga. I holo widzę. Holo, z takim jaskrawym brzuszkiem, bo jest ciemno. Łowimy dalej, mordo. Pierwsza rapa sezonu była jedyną, jaką udało się złowić tego zimnego poranka. Oczekiwania były znacznie większe, gdyż w tym miejscu mamy masę dobrych wspomnień. Złowiłem tu swojego życiowego bolenia, a Maras przeżył swój najpiękniejszy dzień na rybach, łowiąc 3 ponadmetrowe szczupaki jednego dnia oraz wiele innych mamusiek powyżej 90 i 80 cm. Bolenie rozpoczęły majówkowy challenge. Mamy 1-0, ale przed wypłynięciem na szczupaki musimy się jeszcze trochę zregenerować. Godzina za 15:02, a my dopiero wychodzimy, ale... Jesteśmy zregenerowani, sprzęt mamy ogarnięty i jesteśmy gotowi na spotkanie z tłustymi mamuśkami. Mamy dzisiaj bardzo mocny wiatr, woda jest bardzo mętna, tak naprawdę w takiej fali to jest bardzo ciężkie łowienie. Dlatego chowamy się dzisiaj za cyplem. Silnik nadziobowy ustawiam tak, by z prędkością 1 km na godzinę przemieszczał łódkę wzdłuż linii brzegowej. Rzucamy w stronę brzegu, głęboko w ściny oraz w stronę otwartej wody. Na echosondzie zaobserwowaliśmy, że wychodzi już tam kapusta. W maju warto szukać na otwartej wodzie takich zapisów, jak są na echosondzie, w których widzimy, że coś się dzieje. Szczupaki lubią strukturę dna. Rzadkością jest, że na płytkiej wodzie, gdzie są zapisy z płaskim dnem, na którym nic się nie dzieje, spotkamy ryby. Często jest tak, że łowimy na pamięć, nie wiemy co jest pod nami. Rok wcześniej w tym miejscu mieliśmy ryby. A w tym roku no, zobaczcie jak my jesteśmy ubrani, jest bardzo zimno. I może tam jeszcze zielsko nie wyjść. Nie ma struktury dna i tam szczupaka jeszcze nie będzie. On się tam pojawi za 2 albo 3 tygodnie. To jest bardzo ważne, aby łowić w miejscach, gdzie występuje jakaś roślinność na dnie. Nie warto tracić czasu na mety, w których dno jest płaskie. Mamy bardzo ciężką pogodę, temperatura wody jest około 10 stopni. Ale postaram się 1 albo 2 ryby dzisiaj dla was łowić.
jest rybka. Pięknie. Ojej, ojej. Jeszcze nie masz hamulca chyba ustawionego w kołowrotku. Tu chodzi nam. No nie chcę nic mówić, ale no łowimy wspomnieniami. Jesteśmy na waypointach z zeszłego roku. Przypomniałem się wszystko. I jest ładna rybka. O kurde, ale schodzicie nie ze mnie, ja pierdolę. Ale fajnie, wyjmij ją na płoteczkę nową. Ale żeś poluzował chyba teraz za mocno hamulczyk. Na płoteczkę, czyli jaskrawe kolory. Brawo, Mareczku. Dobra, zaprezentuj rybeńkę. Słodki smak. No to mamy coś pod 80 cm. Na płoteczkę, to jest 18 płoteczka, jaskrawa taka. Fire Tiger. O, proszę, już kurde, piąty rzut i wędka rozdziewiczona. No, no, no. Tego to jeszcze nie grali w takim razie. No co, szybko pierwsza rybka i lecimy dalej. I lecimy dalej, dokładnie. Do wody. Pięknie, brawo. Wyjeżdżą. I lecimy po kolejną. Patrz, jak ładnie zapięty. Zobacz, jak ładnie. Aha. A mówią, że tak się nie wcina, że kotwica do dołu. 70. Za jeden grocik był tylko. Na line tuta takiego traucika, naturalny kolor. Żółwie. Cały dzień łowiliśmy wspomnieniami i udało się zmęczyć dwie ryby. Warunki na szczupaki były bardzo dobre. Duża fala i pochmurne niebo. Brania ryb są bardzo delikatne, co może świadczyć o tym, że jest jeszcze za zimno jak na tę porę roku i w kolejnych dniach również będziemy się musieli mocno postarać, by wypracować chociaż jednego przyzwoitego zębatego. Na szczęście mamy ze sobą wspaniałego kompana podróży, który poprawił humor w każdej sytuacji. Maneta w opór i mamy Miami w polskim wykonaniu. Siemano, dzisiaj zaczynamy drugi dzień z samego rana. Dzisiaj sporo chłodniej, sporo zimniej. Ubrałem się aż w majówkę, w kombinezon zimowy. Jednakże mamy challenge boleń kontra szczupak. Na razie 2-1 dla szczupaka. No i szukamy teraz bolenia, zobaczymy, co się wydarzy. Dobry wariat idzie. Oj, maluszek! Ojoj, tego majowego już nie było. O rany! Na ping-ponga z pomarańczowym brzuszkiem. Przy ciemnej pogodzie się, znaczy przy takim braku słońca się dobrze sprawdza. No to mamy 2-2 w pojedynku szczupak, boleń. Lecimy po kolejną rybę. Ale był strzał. Fajna armata. Tu jest waga ciężka. Co to było? To był gigant, chyba. Tyle ci powiem. To była gigantyczna ryba. Ja widziałem. Ja już myślałem, że będzie 3. Mogła być 80. Ja pierniczę, walczmy dalej. Bolenie nie były widoczne na powierzchni, żerowały jeszcze głębiej z powodu tego, że woda była chłodniejsza. Prawdopodobnie też dlatego
nie było tak dużo ludzi polujących na te bolenie. Gdybyśmy nie znali miejsca ich występowania, nie mielibyśmy w ogóle możliwości ich zlokalizowania. Próbowaliśmy łowić na początku na cykady, głębiej szukać tych ryb, nie było na nie efektów. Próbowaliśmy różnych woblerów, no ale najlepiej sprawdziły nam się ping-pongi z czerwonym brzuszkiem. Dlaczego ping-pongi? Ponieważ są to przynęty niezwykle ciężkie, daleko latają i najlepsze efekty miałem, gdy zastosowałem cienką plecionkę i dość średnie prowadzenie. Dlaczego cienka plecionka? Odpowiedź jest prosta. Przy bardzo cienkiej plecionce typu 007, jaki używałem, przynęta idzie zdecydowanie głębiej. Ryby były nie pod samą powierzchnią, ale podejrzewam 2 metry, może troszeczkę głębiej i dlatego wtedy łatwiej je było skusić do brania. Widać, że mała rybka do tak. Tamten to wiesz, szedł oporem, nie? A tutaj wiesz, takie są pulsowania. To sobie porównaj do tamtego, człowieku. Ten to jest, wiesz... No ja się po prostu boję jednego, nie? Że miałem 80, że miałem życiówkę. Przypominam sobie z zeszłego roku po prostu walkę. I no nie wiem, czy to teraz nie było mocniejsze. Chociaż mogło być podobne. To już mój czwarty kontakt z rybą. 2 spady, 2 wyjęte. I do wody. Brawo, Majka. Po tą wielką jeszcze. Słońce wyszło, oznacza to, że bolenie przestały brać, ale my nie zwalniamy tempa. Lecimy teraz bezpośrednio na szczupaki. Nie mamy zbyt dużo czasu, mamy może 2-3 godziny, ponieważ później zapowiada się Armagedon, 12 metrów na sekundę. Musimy ten czas wykorzystać. Boleń był w miarę aktywny, spadły 2 giganty, więc liczymy teraz na dużego szczupaka. Lecimy, mordy. Siedzi ryba. Jest, udało się. Kawał ryby. Będzie metrówka prawdopodobnie. O jej! Ładna. Ale knaszka. 90 do metra. Ale knaga. Na co? Ale chodzi, ale wciąga kij. To mezgie do 130 kij, gramów kij, kurde. Tak, jest czwóreczka. Już wcześniej było pyknięcie lekkie, tak jeszcze za przynętą. Przyspieszyłem go lekko. Ale Oj, podbierać trzeba. Ale maciora, daj ja ci podbiorę. Gotowy. Chodź tutaj do mnie. Podciągnij mnie. Oj. Piękna maciora. Ty no, na włosku wisiała. Masz ją? No, tak się wypina ryby. Jest, poranne. Wstawanie daje wyniki jednak. 94. No to ładne chyba. Trzecie dnia, w końcu ruszyły się szczupaki. 94 cm szczęścia. Otwiera dzisiejszy dzień i wraca do wody. Oczywiście. Catch and release. Jak jesteś dziewczynko? Ale gruba, ładna. Popłynęła. Mamy to. Kawał Majki. Jedziemy dalej. Najprawdopodobniej około 1,5 metrowe fale, dzieje 90 km na godzinę, a przed nami jeszcze raz w płynnym wydaniu Miami Vice po falach, to już będzie prawdziwy hardcore. Zostańcie tam.
Szczupaki brały bardzo chimerycznie, nie mogliśmy znaleźć schematów. Łowiliśmy ryby w kapelonach, łowiliśmy ryby na otwartej wodzie, łowiliśmy ryby w trzcinach. Sprawdziły się różne przynęty, ale najlepsze efekty były na te o mało agresywnej pracy. Przynęty do 20 cm, bardziej jaskrawe czy też naturalne, w zależności od tego, jakiej przejrzystości była woda. Mieliśmy również efekty na wahadła, jak i smukłe gumy typu pikszat do 20 cm. Duże gumy o bardziej agresywnej pracy w ogóle się nie sprawdzały. Brawo! Druga ryba! Druga ryba dzisiaj! 94, a teraz co będzie? Meter? Co? Co? Metrówka? Metr? Metrzek! Nie! Jest metruwa! Jak nic! Piękny! Dawaj go! Ale locha! Chudy? Może nie być metra, ale 97! Mamy wariat! Ale ten kij chodzi! Moja łapa! Mój bajceps! 130 gramów! Dawaj. Mazu, pięknie. Jest! Mam go! Majdwa! Dzisiaj! Brawo! No, czy będzie meter? Nie. Nie ma. Ile? Setka jest tu dopiero. O, 97. 6, tak? Szczupak 4, woleń 3. Szczupaki 4, wygrywają! 4-3 wygrywają szczupaki, o kurde! 4-3 dla szczupaków. Piękny strzał do zwycięstwa. Coś pięknego. Taka rybka. I to jest słuszny rozmiar, żeby szczupaki wysunęły się na prowadzenie. Dawaj, dobra, wypuszczamy go. Ja pierdzielę, lecimy po kolejną, Marcin. Lecimy po kolejne, yeah. Ale pranie wręcz spektakularne. Zwija, zwija, pyk! Zwija na SG4, wiesz, ona jest mega czuła. Ona jest mega czuła. Mega czuła wędka SG4. Później zwijam dalej, mówię, nie wiem, czy zacząć, czy zacząć, pyk! Zmieniam kierunek prowadzenia i pa! Uderzył od razu. Ładne uderzenie? Bardzo ładne uderzenie, szybko. Widziałeś, cała przed to gębie, głęboko. I tykał, zmiana kierunku, i strzał! I dopiero zmiana kierunku, także to są dobre patenty na to, żeby go zmotywować do uderzenia. Szczupaki mają bardzo krótkie okienka żerowania i dodatkowo są bardzo rozbite. Mamy jeszcze kilka delikatnych brań, ale żadna mamucha nie siada na badylu. Pod wieczór na naszą łódkę dosiada się Alicja. Wspólnymi siłami będziemy próbowali przychytrzyć rapę. Pięknie, ala. Mały, ale wariat. A mówiliśmy, że za wcześnie, to trzeba łowić. Ale wariaci, zobacz. One tak się dziwnie zapinają. Co to jest? Boleń. Aha, okej. Okay. Zobacz, dobrze, że wzięła tą przynętę, Marek, z tym brzuszkiem pomarańczowym. No jednak. To w tym momencie w naszym challenge'u wyrównałaś challenge boleń kontra szczupak na pozycję 4-4, tak? 4-4. No bo później na pokaz kamerę. Kolejnego dnia bolenie rano są zupełnie nieaktywne. Spadająca temperatura wody musiała ostudzić ich zapał. Szczupaki przez pierwsze 2 godziny łowienia również nie dają znaku życia. Dopiero pewna sztuczka Marasa motywuje do ataku pierwszego zębatego delikwenta. Jest pierwsza ryba, walczymy już ze 2 godziny.
Przyszliśmy na blachy. Jest rybka wędka. Jaka to jest SG4? O 30 gram. Pięknie! Pięknie to chodzi. Ojej! Ale zabawa! Brawo, Mareczku. O, i jest rybka. Pięknie. Co, zwolniłeś i uderzył w opadzie? Tak, to coś chciałem na podrapać się podnosi i ono co będzie. Musimy w opad przejść. Bardzo lekkie główki, opadzik. Opad blach. On jest zapięty za kącik. Dasz go radę? Przebity jedną to. Ale zielony, śliczny. No, ładnie. Oj, zobacz jaki jest przybra. Ryba cała w przybra. Pokaż te przybry od spodu. Dlatego tak słabo biorą, tu ma takie pijawy okrutne, więc aż jaka wielka pijawa. Gdzie? No tu, pod spodem. O Jezu, faktycznie. Okropna pijawka, tu też pijawy. Są w pijawy. I siedzą przy dnie. Siedzą przy dnie. Nasz dzielny motorek trzyma nas tutaj pięknie w miejscu przy trzcinkach. To jest coś wspaniałego. On walczy, robi nadgodziny tutaj, poci się, ale to jest jego praca. A my tutaj sobie o rzucamy cały czas jest walka, fale pięknie bujają. Jest bardzo robo, ale to właśnie lubimy. Życia. No i słuchajcie, na dzisiaj to by było tyle. Daliśmy z siebie wszystko, no chyba nie mamy sobie nic do zarzucenia po prostu. Opierdzieliliśmy kawał wody przy ciężkich warunkach i na koniec pozostaje nam tylko jedno. Tak naprawdę podziękowanie za ten dzień, czyli chill out, hype boatem na falach, które są 20 minut ostrej jazdy. Zostańcie z nami, bo to jeszcze nie koniec. Hardkorowo, ale daliśmy Kaj radę. Chaj ci hardkorowo, od razu byłbym szkło do okularów. Nie ma szkła. Płyną, zostanie. Co tak mi deszcz po oku nawala? Mówię, przycisnąłem okulary. Dalej! O co chodzi? A dopłynęliśmy do portu i zorientowałem się, że nie ma szkła. Ciekawe, czy jest na łódce, czy wyleciało za burtę. Przy tych warunkach, które były, wszystko jest możliwe. No ale to jest czysta kwintesencja wędkarstwa. Tak powinno wyglądać. Jak ryby nie dopisują, to chociaż jest fajna przygoda. Fajna zabawa, dokładnie. Ten dzień dał nam ostro w kość, rano bolenie nie żerowały, a przez cały dzień udało się złowić tylko jednego szczupaka. W challenge'u mamy 5 do 4 dla zębatych. Wieczorem dołączają do nas rodziny, by dodać nam energii w poszukiwaniu rybek. Big fish. Maja, spokojnie. Alicja, wyciągaj mu podwierak. Dobra, ja nagrywam, spokojnie. Alicja, podbierak. Jest piękny, ale boleń. Dobrze. Pięknie. Alusia. Jezu, to jest team. Jezu, trójka. Młodzi trójka. Rodzice. Pięknie. Pięknie. Podbierzcie go. Jaki gigant. Jest. Jaki wielki. Brawo. Brawo. Jaka ryba. Jezu, ryba życia prawdopodobnie. Ej, i na ping-ponga wziął w ogóle. Nie gadaj. No, na Riverbolta. Jezus, ludzie. Jaka sesja, fotoreporterzy! Maja! Fajna ryba, Maja? Jejku, ale focą zdjęcia dziewczyny. Jest czego, brawo Mareczku, pokazujesz klasę piękna dzisiaj. Piękna ryba, piękny boluś. Pokaż na co? Ping pong, na kierybki, na olive pearl. Oliwka, dokładnie. 75, no. To może być rekord, jeśli masz rekord, ale mam moim zdaniem wyrównałeś rekord. 75. Dawaj, piękne, duże wyrównanie rekordu. 75 cm, boj. Brawo. Majówka 2021. Idziemy z tematem.
No i brawa, aplauz załoga. Piękny Boleń, który był wyrównaniem rekordu życiowego Marasa, w challenge'u ustanowił remis 5 do 5. Ostatni dzień oczywiście zaczniemy kolejną szansę na rapę. Jest kolejny dzień i Boleń kolejny się melduje. Ale rozpoczęcie dnia, człowiek niewyspany, od razu tego ryba wkurza. Zobacz, czy będzie duży, ale chyba nie. Chodź maluszku. Czyli założyłeś czerwony, ten pomarańczowy brzuszek. Myślę, że honobolo. Hell yeah. Odjazd taki na początku, że szok. Konkretna rybka widzę. Kijek do 30 gram, także... To jest ta jest czwórka? Tak. Ona jest po prostu czuła taka, dlatego tak może poczułeś na początku. Bardzo możliwe, no. Słoneczko wyszło i od razu rybka się pokazała. Świeżo co zmieniliśmy miejscówkę, bo nic się nie działo i wróciliśmy tu z powrotem. No i chodzi rybka. Pokaż się rybeczko, jaka jesteś. Czym jesteś tam? Masz go, brawo. Napin ten kolor. Zmieniłeś na ten z pomarańczowym brzuszkiem i zaczęły ci ryby wychodzić. Tak, to są. 6 na 7 cm pobudzające, piękne. Kosze. Podejście. Lećmy jeszcze po jedno. Niby ładne słonko, ale tam za rogiem jest już wicher, dlatego idziemy się szybciutko przebrać i lecimy na pajki. Dziś ostatnie wyjście na szczupaki. Ostatniego dnia szczupaki pokazały, jak głęboko mają nas w poważaniu. Walczyliśmy od samego rana aż do późnego wieczora i nie mieliśmy ani pstryknięcia. Z nadzieją na ładniejsze pożegnanie przez Bolenie spływamy do portu i szykujemy się na wieczorne rapowanie. Ale w ostatniej chwili żeśmy wrócili, coś pięknego. Tam już biało, tam nic nie widać. Cionka 007 Hype. Ping pong lure, piękne uderzenie było. Ale znowuż nie jest jakaś duża rybka. Ale jest. Rozładowana jest bateria. Pięknie chodzi, co? O. Zobacz, cały czas ma siłę. Majowe Bolenie. Cały też super majowa jest. Ale o to chodzi właśnie, słuchajcie. To nieważne jaka jest pogoda. Nieważne jak wieje, nieważne jak pada, trzeba walczyć. I dzisiaj walczyliśmy do końca i to jest też, może nie jakaś super wielka ryba, ale przy takich warunkach. Jest! On po prostu daje frajdę, no. Jest zapięta pod skrzele, dlatego tak chodzi. Taki zytki. Nie taki mały. Skrzeli, skrzelem, w skrzelu siedzi ping-pong, zobacz. Widzisz? Aha, widać. Widać, że w skrzele wszedł? Nie trafił po prostu. Ale w pysku to była tylną kotwicę. Tak? Aha. Aha, czyli jest podwójnie zapięty. Podwójnie, czyli najpierw w pysk, a później się odwrócił i mu się wbiła druga. To jest plus, że mamy, słuchajcie, taką podłogę bardzo miękką. 67. Opłacało się walczyć do samego końca. Bolenie deklasują szczupaki 8 do 5. I patrz jak odchodzi pięknie. Wow. Motherfucker! Yes. Walczymy dalej. Nie straszny jest nam lód, ty też, nie poddamy się. Ice or snow, I'm ready to go. Kolejna ryba. Tak, na początku dziwnie chodziła, teraz tak zaczęła się stawiać. Jakby się podhaczyła, wiesz? Aha. Nie wiem, może się zapięła też jakoś dziwnie. Na początku się tak rzucała, jak jakiś taki mały bolo, nie? Albo że płoć za bok. A
teraz no, nie wiem. O Jezu, co to się dzieje? To jest coś dziwnego. To nie jest normalnie zamknięta ryba. Pozwól. Nie, no jest, pysk, malutki boluś. O. Jedna w pysku, a druga mu rozwaliła skrzelę. Prawie 60, 59,5. Pięknie. Taki przecinam. Bolenie zdecydowanie pokonały szczupaki. 9-5, prawie dwukrotne przewyższenie w braniach boleni niż szczupaków. To bardzo ciekawe, dajcie znać, jak było u Was na majówce, czy było podobnie. No i ciekawe, dlaczego u nas tak się stało. Możliwe dlatego, że pokazaliśmy w zeszłym roku miejsca, na których łowiliśmy szczupaki, gdyż w tym roku w tych miejscach znalazło się bardzo dużo łódek. Dokładnie, a co ciekawe, tam gdzie łowiliśmy w zeszłym roku bolenie, nie było praktycznie nikogo. Widocznie ta pogoda, którą mieliśmy, zniechęciła wędkarzy boleniowych, żeby wybrać się nad wodę. Tym bardziej, że te ryby, zarówno szczupaki, jak i bolenie, nie żerowały za specjalnie. Nie. Wydaje mi się, że temperatura wody, która w tym okresie powinna iść do góry, szła w dół. Przez to wydaje mi się, że ryby były po prostu mniej aktywne, mniej chętne do tego, żeby żerować. Jesteśmy zobligowani do tego, ponieważ bolenie wygrały ten challenge, aby w tym roku na naszym kanale pojawiło się zdecydowanie więcej materiałów boleniowych. Dlatego zapraszamy na kanał, śledźcie nas, subskrybujcie, lajkujcie. Tak, i do zobaczenia na kolejnej przygodzie z rapami. Elo mordy! Na flutę na 49 łowi. O, jak zaj... Oskurkowanie, ale knaga. Ale chodzi. Ty, gdzie on jest? Pięknie. No, tu zawsze można iść też. Co my mamy, sumek czy boleń? Sumek, chyba sumek. Ja pierd... A! Dwa. Jest, pięknie. Na co ci wziął? Już go widzę. Wiruje co ogonek. I to jest przesada, Piotr. To będzie życiówka! No i weź. Ale... O, ale... Kabani. Tomek Zaron, dziękuję ci. Ale branie spod samej łódki na krótkim dyszlu. Pod samej, atomowe branie. Wyrywało mi wędkę prawie z łapy. Ale chodzi, słuchajcie, fajna ryba jest? Jest przekotem po prostu, no trzeci boleń dzisiaj na życzenie Rafała. Pięknie, ale knada, ale pizzy, brawo Piotr, kurde. Tu nie ma zbytniej filozofii, zobaczcie, tu są trzciny, one biją pod samymi trzcinami. Co uderzył? Wahadło. I strzał w wahadło. Ładnie chodzi rybka. Patrz, zmieniłem na twój wobler, Piotrek. Ale przywalenie, patrz jaki biały, ty albinos. Ale chodzi. Ale to chodzi. O mój Boże. Ja pierdzielę. O Jezu. Jest od razu. Ale przywaliło, ty. Co to jest? Bolek, tak jak należy. To jest powód, dla którego warto obławiać przykosy. Piotrek, powiedz, dlaczego warto. No powiedz. Nie mogę nic mówić, jestem podjarany. Ja pierdzielę, ale jak to jedzie, ty no. Jest. Albino.